Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Okrągły, czerwony przycisk, który wszystko rozpoczyna. Obiektyw, wszechwidzące oko. Światło miga, gdy wyświetlacz pokazuje duszę niewinnych, winnych i oszustów. Można dostrzec wszystkie drobne ruchy, subtelne drgania mięśni twarzy, które nie zawsze widzimy. Najdrobniejszą nutę dyskomfortu, radości lub zakłopotania. Za okiem obiektywu jest się wszechwiedzącym, stale podglądającym, ale ukrytym na widoku. Przezabawna i ironiczna wartość tych faktów jest uświadamiana, gdy pokaże się szerszą perspektywę, gdy, że tak powiem, oddali się kadr. Bo kiedy to zrobisz, zobaczysz więcej niż kamerę wideo umieszczoną na statywie. Zobaczysz mnie. Gdybym miał powiedzieć komuś o tym, co tak naprawdę robię za kamerą, prawdopodobnie nazwałby mnie podglądaczem, jakimś zboczeńcem. Byłbym dla nich kimś więcej niż zboczeńcem, ale byliby w strasznym, strasznym błędzie. Ignorancja takich słów jest zabawna, ponieważ jedno ich spojrzenie na to, co widzę, byłoby więcej niż wystarczające, aby uciszyć komentarze. Ironia polega na tym, że można by oczekiwać, iż ci, którzy lubią szpiegować, wścibiać się i podglądać, naruszać prywatność i dowiadywać się o ludziach więcej, niż oni sami o sobie wiedzą, że znajdą się w więzieniu, a przynajmniej w najciemniejszych czeluściach społeczeństwa, gdzie nie będą mogli tak bezczelnie realizować swoich fantazji. Ale znowu, byliby w całkowitym błędzie. Płacą mi za to. Co jeszcze bardziej dziwaczne, ludzie ufają mi w miejscach publicznych. Więc prosiłbym o uczciwe ocenienie sytuacji razem ze mną. Oto jestem. Stoję na tyłach jadalni podczas przyjęcia weselnego. Moja mała, migająca lampka dokumentuje wszystko, co się dzieje. Zostałem tu wpuszczony, nawet wynajęty. To cudowne, jak łatwa jest infiltracja. Państwo Anderson, nowożeńcy, są obecnie na parkiecie. Pijani i pozbawieni szyku. Ceremonia była dość ciekawa. Też ją nagrałem, chłonąc każdy ich wyraz twarzy, gdy składali przysięgę. Mój zoom uchwycił tak wiele, że jest to wręcz fascynujące. Każda skaza była w pełnej ostrości, gdy powoli powiększałem obraz, który spoczął na twarzy pani Anderson. Poza kamerą jest to kobieta w kwiecie wieku, mająca 25 lat i zarabiająca 5 cyfr. Prawdziwy wzór do naśladowania i intrygująca osoba. Ale kamera nie kłamie, a ja mogłem zobaczyć to wszystko. Widziałem, jak się wzdrygała, gdy recytowano przed nią przysięgę. Widziałem, jak drżały jej palce, gdy wsuwała pierścionek. Pod tym wszystkim jest zardzewiałą i zużytą staruszką. Dusza starej panny zamieszkuje jej młode ciało. I pan Anderson, trener personalny. Widziałem ten błyskotliwy uśmiech, gdy ogłaszano ich mężem i żoną. Ten sam, który prawdopodobnie nosi, gdy ją uderza. Wiem, że jest sadystą. Znając jednego, można poznać drugiego. Ten zadbany, brązowo-włosy mężczyzna jest jedynie fasadą,
karykaturą męskości, której grozi rozpad. Pokazują mi uporczywie swoje prawdziwe oblicza, a ja zamierzam to wszystko uchwycić. Robią to teraz, kiedy świętują swoje małżeństwo na parkiecie przy melodii Losing My Religion. Mój obiektyw jest skupiony na nich, na subtelnym dyskomforcie, kiedy on dotyka jej talii, na tym pragnieniu, by się od niego oderwać. Chciałby, żeby była bardziej pijana. Może wtedy by go podnieciła. Oddalam się na kilka chwil, obserwując gości przy ich stolikach, analizując ich ruchy. Ich gesty stanowią ciekawe elementy tej układanki. Sara, jej siostra, siedzi po mojej lewej stronie. Rękami wyraża opowiadaną przez siebie historię. Mogę zrobić zbliżenie na jej umalowaną twarz, obserwując, jak podczas śmiechu poruszają się poszczególne rysy jej twarzy. Kadr jest teraz wyostrzony, oddzielając ją od reszty otoczenia. Obserwuję jej usta, słysząc ich brzmienie, gdy naprawdę się skupiam. Mówi o historii z dzieciństwa. Między nią i pani Shirley Anderson doszło w dzieciństwie do sprzeczki. Była w tym swojego rodzaju wartość komediowa, gdy te przewróciły się podczas ów kłótni. Słowa nie mają jednak znaczenia. Nie tak bardzo, jak jej twarz. Drgnięcie, gdy wymienia imię swojej siostry. Drobne ruchy warg, gdy przyjmuje komplementy na temat męża siostry. Ona wie całkiem sporo. Następnie migające urządzenie rejestrujące wędruje na stolik po prawej stronie, przy którym siedzą bliscy przyjaciele pani Anderson, skupiając się na jednym konkretnym. Szczupły mężczyzna o mysich włosach, łagodny i uprzejmy, gdy dzieli się żartem z rówieśnikami. W chwili, gdy robię zbliżenie, zauważam, że jego wzrok od czasu do czasu pada na nowożeńców. Z trudem nawiązuje kontakt z przyjaciółmi, ponieważ jego uwaga jest skierowana gdzie indziej. Markus to jego imię. Jego słowa docierają do moich uszu, a ja obserwuję jego usta z intensywnym zainteresowaniem, gdy przemawia po raz kolejny. Coś o pijanych Andersonach, że chciałby wkrótce pójść na kolejnego drinka, że może wkrótce zatańczy. Wydaje się, że myśl o byciu na tym parkiecie sprawia mu przyjemność. Jego wyraz twarzy łagodnieje, gdy przenosi wzrok ponownie na parkiet w kierunku nowej pani Anderson. I ta przelotna nutka niepokoju, gdy jego oczy przesuwają się od panny młodej do pana młodego. Teraz wiem już całkiem sporo. Oczywiście oni nie są tego świadomi. Jestem tu tylko po to, aby udokumentować ich wydarzenie. W końcu impreza się skończyła. Zaczynam pakować swoje rzeczy, gotów do powrotu do domu. W pokoju jestem sam, z wyjątkiem jednej osoby. Podchodzi do mnie pan młody, Paul Anderson, w swoim granatowym garniturze, czerwonym krawacie i brązowych butach. Nawet bez obiektywu widzę, że jego majestatyczność jest tylko złudzeniem. Zrobiłeś tak, jak prosiłem. Dzięki, że za bardzo nie przeszkadzałeś. Kiwam głową i uśmiecham się, odpowiadając podczas dalszego pakowania moich rzeczy. Nie ma problemu. Jestem tylko obserwatorem. To wszystko, prawda? Mężczyzna zwraca jowialny uśmiech i kieruje się do wyjścia z pokoju. Stukot jego stóp jest słyszalny, gdy idzie. Nie kłamałem.
Jestem po prostu tylko obserwatorem. Mój laptop wyświetla zawartość filmu gotowego do edycji, wyświetlonego w całości. Patrzę uważnie na ekran. Oczy mam utkwione w każdej zmianie nastroju, rozkoszując się dokumentacją, którą mam z każdej interakcji. Odtwarzam sceny jak film, komponując swoją narrację. Stworzyłem z łaski upadek. Ceremonię z migawkami pary, wszystkimi uśmiechami i kruchością, którą oboje przynoszą. Następnie posiłek. Kęsy połykane małymi porcjami. Pani Anderson nie może się powstrzymać od jedzenia, a jej mąż przez sekundę patrzy na nią zbyt uważnie, kiedy przełyka. I oczywiście taniec. Taniec jest jak dotąd najlepszą częścią. Jego ręce wędrują po jej ciele, gdy tańczą do rytmu, a jej twarz jest pełna niechęci i tolerancji. Tym właśnie jest kobietą, która toleruje. Muzyka tylko maskuje to wszystko w całunie celebracji. Zamknięte oczy, gdy ona próbuje się oderwać. Jego ręka trzyma ją mocno w miejscu. Dlaczego tak bardzo przejmuję się ludźmi, których prawie nie znam? Ich trudna sytuacja jest najbardziej interesująca. Fascynacja leży w ich niewypowiedzianym języku, w słowach, które wymieniają bez dźwięków. Wiem o nich tak wiele poprzez moje trzecie oko, a oni zatrudnili mnie, więc muszę dokończyć ich historię. Ostatnia część nie została jeszcze ukończona. Załamanie ze spokoju do temperatury wrzenia jest obecne, ale ich koniec nie został jeszcze opowiedziany. Zazwyczaj nie łamię własnych zasad, ale Andersonowie naprawdę mnie dziś oczarowali. I tak, gdy przełączam zakładki na widok mojej kamery, małe westchnienie wymyka się z moich ust. Śpią tak spokojnie, nie wydając ani jednego dźwięku. Oczywiście nie obejmują się, ale mimo wszystko jest to spokojny sen. Wyłączam kamery i wychodzę. Mój długi płaszcz podąża za mną. To zakończenie wymaga czegoś więcej niż tylko oglądania. Potrzebny jest bardziej osobisty akcent. Spacerując w ciemności, cieszę się życiem. Zimne powietrze na mojej twarzy, gdy brnę przez twarde chodniki śpiącego miasta. Wracam myślami do spotkania przed ślubem. Panna Shirley Roberts, jak ją nazywano, zanim Paul został jej mężem, siedziała przede mną w ich ładnym, schludnym salonie, omawiając szczegóły ich uroczystości. Co musiałbym przynieść, ceny i takie tam. Miałem ich na oku, zanim jeszcze zaczęli mówić. Dotykanie się i patrzenie sobie w oczy było zbyt performatywne. Jakby oboje próbowali się nawzajem oszukać. Ich historia aż prosiła się o opowiedzenie. I oto jestem, po raz kolejny w domu, do którego wpuścili mnie zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Zakradam się przez podwórko, trzymając w lewej ręce duplikat klucza do domu, a w prawej drugi klucz. Wchodzenie po schodach jest powolnym procesem. Każdy dźwięk, jaki wydam, grozi obudzeniem dwóch śpiących bohaterów mojej narracji. Kroczę ostrożnie w górę. Gdy zbliżam się do szczytu, słyszę miękkie oddechy, mamrotanie i zmianę pozycji. To dobrze, nadal śpią.
Jestem teraz w środku pokoju, o centymetry od moich mózg. Moja ręka lekko się trzęsie, gdy umieszczam teczkę w mojej prawej dłoni pomiędzy dwoma śpiącymi podmiotami. Włączam oczy i uszy w ich domu, zanim wracam do swojego łóżka. Oczekiwanie na to, co ma nadejść, utrudnia sen. Ktokolwiek obudzi się pierwszy, zakończy moją opowieść. A, nie jestem ani trochę rozczarowany. Jestem w całkowitym, niekłamanym zdumieniu. Kamera pokazuje przesiąknięte krwią prześcieradła rozłożone na podłodze, świeżo po porannej walce. Dwa równie bezwładne ciała leżą równolegle do siebie, z ostrzem przy ręku Shirley. Zwłoki ociekające tą samą cieczą, którą pokryte jest łóżko. A tuż po ich lewej stronie leży otwarta teczka. Zdjęcie drobnego, mysiowłosego mężczyzny, a niedaleko od niego notatka. Zaczynam przeglądać materiał z początku poranka, obserwując powstałą potyczkę, której ta dwójka nigdy nie mogła przewidzieć. Przebudzenie Paula Andersona, jego ręce otwierające mój prezent, uświadomienie i oczywiście wywołany szaleńczą furią atak, porzuconym teraz ostrzem. Ach, przeszedłem samego siebie. Moje przewidywania po raz kolejny okazały się trafne. Znam tych ludzi lepiej niż oni sami siebie. Znam ich myśli. W końcu pozwalam sobie na uśmiech. Moja praca jest prawie skończona. Teraz pozostało tylko dokończyć film. Dokończyć najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Moje zakończenie nie mogło być lepsze.